Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w TD2. Ten odcinek, który za chwilę będziecie mieli, mam nadzieję, przyjemność obejrzeć, będzie dosyć odcinkiem nietypowym, ponieważ nie będzie to tylko i wyłącznie sam gameplay, ale pokażę wam kilka nowości. W pierwszej części materiału zademonstruję wam nowe wagony, tak zwane ryflaki. Ponieważ ma ten tabor, mają te wagony kilka ciekawych rozwiązań, których jeszcze do tej pory w TD-ku nie mieliśmy okazji obserwować, a następnie gameplay z kibelka, gdzie pokażę wam, posłuchamy sobie nowych dźwięków kibelka, gdyż kibelek w tej nowej wersji właśnie nowe dźwięki tutaj uzyskał. Także cóż, moi drodzy, najpierw ryflaki, a potem dźwięki kibelka. Zapraszam serdecznie. Cóż, moi drodzy, zacznijmy od ryflaków. Są to, moi drodzy, bardzo, bardzo... Ja sobie tutaj może wyłączę w ogóle lokomotywę, żeby ona nam tutaj nie hałasowała. Dobrze, tutaj sobie gasimy wszystko. I jest wszystko, okej. Tutaj, moi drodzy, przede wszystkim otwieramy sobie drzwi, naciskając lewym przyciskiem myszy możemy sobie do wagonu wsiadać, wszystkie drzwi się otwierają. Jest podobno funkcjonalne, chociaż jeszcze je nie testowałem, nie jechałem jeszcze na multi tymi wagonami, ale możemy się nimi w obrębie jednej scenerii po prostu w pociągu przejechać. Także jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Mówię, jeszcze go nie testowałem. Po prostu póki co pozostaje mi wierzyć, że działa. Tak się tutaj to wszystko prezentuje. W wątku na forum odpowiednim znajdziecie sobie informacje, kto nad tymi wagonami pracował. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo zarówno wizualnie, jak i tutaj ogólnie prezentuje się to całkiem ok. W środku te drzwi tutaj również się otwierają wszystkie. Oj, coś się zablokowałem i nie mogę przejść. Ale tutaj proszę bardzo, wszystko się ładnie otwiera. Możemy sobie tak przez cały wagon przejść. Oczywiście też możemy zamknąć sobie takowe drzwi. Także naprawdę moim zdaniem świetna sprawa. No coś tutaj znowu nie mogę trafić chyba. O, teraz wszedłem. No także tak to się prezentuje. Te drzwi oczywiście też możemy otwierać i zamykać. Także naprawdę, moi drodzy, świetna, świetna robota deweloperów. Tutaj naprawdę moje oklaski, bo prezentuje się to naprawdę, naprawdę cudnie. A teraz, moi drodzy, zapraszam na gameplay kibelka, gdzie sobie sprawdzimy, jakie ten kibelek tutaj posiada nowe dźwięki. Kurde, nie wiem pisać, zobaczcie. No dobrze, my sobie tu wszystko musimy poustawiać. Tak jak było. Lewy, tutaj tablice kierunkowe, chociaż to chyba nie jest wymagane wcale, bo one się z tego oczu tu i tak świecą, chyba że coś się zmieniło. Zmiana kabiny, aha. No dobra, czyli cykamy w ten sposób. Tu se zmieniamy na prawy. Wszystko ustawiamy. Tylko trzeba jeszcze dziada odhamować. No, i jedziemy. No właśnie, scena też się zmieniła. Także tutaj za chwileczkę będziemy sobie to wszystko już na szlaku w praktyce sprawdzać.
co my tu mamy? No może być ten rozkładzik, tak? Może być, może być. Zobaczymy, czy przejadę całego. Jak to się tam ułoży. A, w sumie możemy się przejechać, nie? Nic się takiego nie stanie. Tutaj patrzę, że w Grabowie, a to przez ten niby postój manewrowy, który się tutaj wydarzył. Oczywiście EZT nie musi mieć tego postoju. Czy ja się tu zmieściłem? Nie bym jeszcze podjechał kawałek. I się upewnił, czy tu aby wszystko jest ok. Dobra, mi się wydaje, że teraz już jest ok. Tylko spytamy, czy zmiana kabiny będzie, bo to jest dosyć istotne. Żeby się, że tak powiem, dobrze rozstawić na początku. Kiedy mamy odjazd? A, w sumie powinienem mieć odjazd. No właśnie, mamy nowe dźwięki drzwi. Dobrze. My se tu na razie gasimy. Ja mam dwa pantografy podniesione, tak jest. Dobrze, tutaj... w ten sposób. Jedziemy, słuchajcie. Będziemy mieli na 40. Opuścimy se już mi się przedniego pantografa. I gitara. A panu również damy plusika, bo bezproblemowo obsłużył. W ogóle kolega tutaj dwie scenerie obrabia, także takich widać, że uzdolniony wybitnie. Te syreny trzeba oczywiście przetestować, jeszcze zobaczyć, z czym to się je. No i oczywiście zapraszam was w komentarzach do opisania, co tam u was słychać dobrego, bo też gdzieś tam dawno żeśmy sobie w tym formacie się nie spotykali. U mnie na ogół, znaczy u mnie jest całkiem w porządku, chociaż wiadomo, nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, ale jest umiarkowanie, nie narzekam, nie jest to jakaś tragiczna sytuacja. Mam też kilka przemyśleń, z którymi być może podzielę się z wami podczas tych materiałów, podczas tej jazdy. Trzeba będzie uważać, bo tu będzie na 30. I zobaczymy, co z tego po prostu będzie, no bo wiadomo, ten czas trzeba jakoś zabić, trzeba sobie tutaj coś poopowiadać i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie 60, więc tak pozwolę sobie już powoli zwalniać. No, może trochę przesadziłem, ale... że Grabów miasto. W sumie trzy scenerie dostałem, ten rozkład to faktycznie, on jest jakiś długi. Tylko że te przystanki tutaj nam troszeczkę, że tak powiem, sztucznie go wydłużają. A trzy scenerie to jest całkiem w porządku rozkładzik. Wiem, że wy też się domagacie dłuższych odcinków z CDK. Choć przyznam, że jeśli chodzi o w ogóle symulatory, to jednak jestem zwolennikiem live'ów, wiesz, one właśnie sprzyjają takiemu po prostu posiedzeniu sobie na luzie, pogadaniu sobie i po prostu live nie ma jakichś ograniczeń czasowych, tu mnie tak ogranicza miejsce na dysku. I tak dalej. Jednak wolałbym, żeby te materiały były po prostu krótsze. Dlatego tak rzadko teraz pojawiają się jakieś gameplaye z tych produkcji, ponieważ tak jak już mówiłem, wolałbym, żeby to wszystko
po prostu odbywało się raczej na live. Simon.pl mamy tutaj, pozdrawiam oczywiście wszystkich panów tutaj, czuwakujemy się i jedziemy dalej. Ale może byśmy tak przyspieszyli, bo w sumie faktycznie tutaj mamy do 60, a my troszkę poniżej jedziemy. No, ciszej, ciszej. No, bez przesady, może z tą mocą tutaj na nastawniku. Zawsze jak widzę od kierownika odjazd, to mi się przypomniała taka scena, że ktoś kiedyś, nie pamiętam, czy wrzucił do wątku głupie teksty z TDK-owej służby, czy do naszych memów, ale że ktoś zrobił literówkę i napisał od kierownika odjazd. I po prostu zawsze jak to widzę właśnie, że napisze od kierownika odjazd, czy powie, to ja mam od razu przed oczami od kierownika odjazd. Może gdzieś jest, to jest na forum, nie wiem, w sumie teraz ciężko mi powiedzieć. Jakieś akweny wodne po prawej stronie. No tam jakiś Intercitek wyjeżdża sobie. Bardzo klimatyczny moment scenerii. Znaczy, ja już na nie byłem parę razy, więc to nie jest tak, że ja tego nie znam. Ale ja lubię strasznie takie klimaty. Oj, termosik proszę, mamy tutaj w kabince też. Więc całkiem, całkiem przyjemna sprawa. Tam jakiś stoniacz na boku stoi. W ogóle kilka z moich ulubionych scenerii z paczki wyleciało. Co mnie trochę martwi, bo gdybym chciał ewentualnie podróżować, to mam wrażenie, że nie miałbym na czym. Lubiłem z tego czasu szczególnie na Helu siedzieć. Na testowie, choć testowo jest zwykle zajęte. A po drugie, kiedyś miałem dziwną sytuację z rozjazdami na testowie i troszkę się speszyłem po prostu do tej scenerii i też tak już często na nią nie siadam. Będę musiał jakieś inne obalać, bo na pewno coś się dla mnie znajdzie. Chociaż też trzeba otwarcie przyznać, że teraz w TDK-u od dłuższego czasu spędzam o wiele mniej czasu niż to miało miejsce kiedyś. Kiedyś to był mój główny symulator, teraz przeszedłem na maszynę i tam spędzam większość swojego czasu. A do tego jednak wracam sobie co jakiś czas, bo mówię... bo no, jedzie się przyjemnie. To trzeba oddać, że naprawdę przyjemnie się jeździ. No i co? Przedni pantograf sobie podniesiemy, no i chyba gitara. No i jeszcze sobie tutaj wszystko zrobimy tak jak należy.
Wysiadamy, tak proszę wygląda nasz pociąg tutaj. No, trzeba zmienić ten. Patyki trzeba tu zmienić. Trzeba podnieść tylny. O, i teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. N57716 w maraturze Polregio. Także tak to się, moi drodzy, prezentuje. Jeszcze sprawdzimy, czy tam się na pewno końcówki wszystkie palą. Okej, palą się, więc wszystko jest w porządku. Ostatnio, już nie ostatnio, jakiś czas temu mój kolega z klasy, którego pozdrawiam serdecznie, zaczął grać w TDK. I ciekawe, jak mu tam idzie, bo też w sumie dawno o tym nie gadaliśmy. No i wierzymy, moi drodzy, na ostatnią scenerię. Czermin. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, coś tu się zawsze działo. Pozdrawiamy oczywiście panów tutaj wszystkich, którzy się tutaj pokazali. No pewnie, że kończymy.
No ta syrena obecnie już tak bardziej tą kibelkową przypomina, bym powiedział, niż tamta stara, co była. A, to przystanek będzie się, zapomniałem w ogóle o tym. To się może uda troszkę. Uda się może troszkę to opóźnienie zniwelować. No ale to ja dałem, ła. Ty, bo przerżnę za ty. A nie, już, dobra, nie, już się zatrzymam i już jest okej wszystko. A przyhamował? Ale syrena mi się podoba, muszę powiedzieć, naprawdę. Tu mamy na 60, dobrze. A, nawet pokazuje mi na tym pomocniku. Nie wiem, czy tego nie wyłączyć, bo w sumie nie jest mi on aż tak bardzo potrzebny. Dwie minuty poślizgu, niestety.
też może tym sposobem dojechaliśmy do końca naszego rozkładu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I cóż, zapraszam na Discorda, link oczywiście w opisie. Wszystkiego dobrego do następnego materiału. Dziękuję za uwagę oraz za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Cześć.